Dobre granie ekstra. Easy Mika Urbaniak. To utwór z jej debiutanckiego albumu Closer, który wydała dokładnie 10 lat temu i dokładnie 10 lat temu za ten album Mika Urbaniak otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Pop. No cóż, a dzisiaj w dobrym graniu ekstra wyjątkowy gość i wyjątkowy temat. Zastanowimy się nad tym, czy coaching może skutecznie wspomagać talent muzyczny. Dziś u mnie w studio doktor, profesor habilitowany Piotr Baron. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam również radiosłuchaczy. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że przede wszystkim pan w swoim natłoku obowiązków znalazł czas, żeby mnie odwiedzić w Radiu Opole. I właśnie, zaczynamy od razu konkretnie, bo wiemy, że możemy długo rozmawiać. Czy coaching może skutecznie wspomagać talenty muzyczne i talent muzyczny w edukacji? To jest uzależnione przede wszystkim od tego, kto chce uczestniczyć w procesie coachingowym, bowiem, żeby też od razu ustalić, to nie coach ma jakieś specjalne techniki albo też stosuje jakieś specjalne czary, aby zaczarować jakiegoś tam swojego klienta. Mówiąc krótko, coach zna pytania, a klient zna odpowiedzi na te pytania. Wobec tego, jeśli klient jest chętny, to coaching może pomóc mu oczywiście w kierowaniu swojego talentu muzycznego, swojego rozwoju muzycznego. A tak poważnie, parę dni temu wygłosiłem wykład o szkole śpiewu Elsnera. I tam w tej szkole śpiewu Elsnera było takie zdanie zapisane przez samego mistrza, że nie należy uczniom podawać wszystkiego zbyt dosłownie, aby mieli możliwość samodzielnie odkrywać to, co chcą odkryć i dojść do miejsca, w które chcą dojść. I myślę, że to jest tajemnica coachingu, ale także tajemnica wykorzystania coachingu w dzisiejszej edukacji. Czyli ta teoria mistrza i ucznia tutaj by była trochę zakłócona, czyli kiedy będziemy traktować jakby profesora jako trenera, coacha, który prowadzi tylko, to czy właśnie, czy on musi być mistrzem? Tak. On jest mistrzem i tym mistrzem pozostaje. Tym mistrzem pod względem kompetencji twardych, czyli umiejętności śpiewania, grania, dyrygowania i tych wszystkich kompetencji, które są potrzebne w zależności od tego, co kto studiuje, czego się uczy. Więc on pozostaje tym mistrzem. Ale mistrzostwo mistrza, który jest jednocześnie nauczycielem, polega również na to, że kreuje i wychowuje swojego ucznia do tego, aby ten uczeń odnalazł swoją własną drogę, swoją własną niepowtarzalną drogę. Nie żeby był, że tutaj zacytuję i sparafrazuję tytuł filmu, nie był kopią mistrza, ale był innym mistrzem, mistrzem samym w sobie, który wzoruje się na swoim nauczycielu i tym, od którego ten uczeń właśnie czerpie. A to w takim razie, na którym etapie edukacji muzycznej taki młody człowiek powinien właśnie zderzyć się z coachingiem i z coachem? Czy od razu na początku? Bo rozumiem, że do poszukiwania siebie jest nam też potrzebny jakiś określony warsztat. Określony warsztat musimy jednak wypracować w jakiś określony sposób. I teraz moje pytanie, w którym momencie powinniśmy właśnie trafić na coacha? Od samego początku? Pani redaktor, jak najszybciej. Jak najszybciej? Jak najszybciej. Podzielę się takim moim doświadczeniem. Przez kilkadziesiąt lat, a dokładnie od 1990 roku, byłem dyrektorem społecznej szkoły muzycznej. Takiego mojego dziecka, z którym rosłem, dojrzewałem i dopiero dwa lata temu zrezygnowałem z bycia dyrektorem tejże szkoły. I tam bardzo korzystałem z tego, że oczywiście pracując cały czas na uczelni, raz na kilka lat prowadziłem zajęcia w pierwszych klasach tejże szkoły muzycznej z takimi zupełnie malutkimi dzieciakami, żeby zejść z tego poziomu takiej wysokiej akademickości, zejść do tłumaczenia muzyki rzeczywiście bardzo małym dzieciom. Ale miałem też w tym swój ukryty cel, bowiem po pierwsze, tak jak czytamy w Ewangelii, jeśli się nie staniecie jako dzieci, oczywiście w Ewangelii jest mowa o wejściu do Królestwa Niebieskiego, ale ja tutaj mówię też o wejściu do Królestwa Muzyki, nie możecie
chcecie wejść do tego królestwa muzyki. Dlaczego przywołuję ten przykład? Dlatego, że po wprowadzeniu, proszę sobie wyobrazić, że po wprowadzeniu 6-7 dźwięków, no to wiadomo, że najpierw trzeba nauczyć te dzieci rozróżniania nut, pisowni tych nut, umiejętności śpiewania, ale to jest raptem kilka dźwięków. Na początku 5, potem 6. Zacząłem wprowadzać warsztaty z kompozycji. Nie ucząc tych dzieci kompozycji, warsztatu kompozycyjnego, tylko zachęcając do tego, ażeby dzieci same odkrywały to i spróbowały zilustrować muzycznie również to, co ten tekst, który otrzymały do swojej dyspozycji. I to już jest coaching. To jest towarzyszenie swojemu klientowi w jego rozwoju na jego etapie, wykorzystanie jego zasobów. I dzieci wykorzystały zasób 6 dźwięków. I proszę mi wierzyć, były to genialne kompozycje. Podejrzewam, bo dzieci są najbardziej otwarte i często niczym nie do końca skażone. One jeszcze nie są uformowane. Ja często pracuję też z dziećmi i bardzo sobie cenię też tę pracę i taką kreatywność spontaniczną, której nie trzeba uczyć czasami po prostu. Panie Oczywiście. Profesorze, ale pan najpierw był muzykiem. Muzykiem, który był wtłoczony jednak w system edukacji muzycznej, klasycznej szkoły muzycznej, Panie bo jest redaktor, pan jestem dyrygentem. Jestem. I pan jest muzykiem, ale... To najpierw było tak, że najpierw pan był muzykiem, a potem pan wykształcił się jako jednak nawet coach biznesowy. Więc i w którym momencie, czy pan właśnie, kiedy zdobywał pan jakby też ten rodzaj wykształcenia, ja tu chcę o edukacji porozmawiać, czy pan wykorzystał też umiejętności muzyczne, taką wrażliwość muzyczną właśnie w coachingu? Ależ oczywiście, bowiem to kształcenie muzyczne, które z jednej strony było kształceniem dyrygenta, miałem to szczęście móc studiować u świętej pamięci profesora Stuligrosza, potem u profesora Dzięcioła, potem pani profesor Gałęskiej, Triti, wielu jeszcze innych mistrzów, którzy nauczyli mnie takiego uważnego słuchania, bowiem jedną z cech dyrygenta jest uważne słuchanie, ale też jest kreowanie, jest też wymyślenie tego, w jaki sposób, co ja niepowtarzalnego chcę zaprezentować słuchaczom podczas dzisiejszego koncertu, czyli mam mieć też jakąś koncepcję wykonawczą. Prawdą jest oczywiście to, że byłem wtłoczony najpierw w te takie bardzo ścisłe ramy kształcenia muzycznego i najbardziej te ramy dokuczały mi w zakresie harmonii. Nie wolno było stosować kwint równoległych i tych wszystkich innych równoległości, ale oczy otworzył mi też już nieżyjący pan profesor Szeligowski, który kiedyś, zobaczywszy mnie z podręcznikiem do harmonii autorstwa Sikorskiego, popatrzył na to z takim politowaniem na mnie i powiedział: wiesz co, naucz się tego, a potem zapomnij i potem zacznij komponować tak, jak w duszy ci gra. I on mnie ośmielił do tego, także moi mistrzowie mnie ośmielili do tego. A drugą rzeczą było to, że zastanawiałem się, w jaki sposób mogę zarządzić, czy to chórem, czy orkiestrą symfoniczną, chórem i orkiestrą symfoniczną, jaki to ma być sposób zarządzania. I te poszukiwania doprowadziły mnie do tego, że któregoś dnia trafiłem na szkołę coachingu, no i potem już się potoczyło. Potoczyło się i do rozmowy, jak się potoczyło, wrócimy za chwilę, a tymczasem wybrałam do dzisiejszej audycji utwór z takiej przepięknej płyty Imagine Project i posłuchamy utwór Don't Give Up, przebój, ale w wersji oczywiście mistrza jazzu Herbiego Hancocka. Don't Give Up to aranżacja Herbiego Hancocka. No, przyznacie państwo, że moglibyśmy zastosować ten utwór, ja przynajmniej, na jakiejś muzykoterapii, albo na pewno mnie wzmacnia ta piosenka do tego, żeby się nie poddawać, kiedy czasami mamy gorszy dzień. Ze mną w studiu dzisiaj w Radiu Opole osoba bardzo inspirująca, pan profesor Piotr Baron. Panie profesorze, pan jak tutaj na naukowca i profesora przystało, przyniósł pan pracę doktorską. Cóż to za dzieło? Oj, pani redaktor, to jest, z tym dziełem związana jest cała historia. Któregoś dnia na międzynarodowej konferencji coachingu i mentoringu, która odbywała się w Warszawie, miałem swoje wystąpienie i oczywiście mówiłem tam o tym, że jestem dyrygentem i w jaki sposób można zarządzać orkiestrą symfoniczną. Dzieliłem się moimi doświadczeniami, tutaj troszeczkę odpowiadając na pytanie, które pozostało bez odpowiedzi, co mnie doprowadziło do coachingu. Dzieliłem się moimi doświadczeniami jako dyrektora szkoły muzycznej i tak dalej. W pewnym momencie po moim wystąpieniu podchodzi do mnie człowiek
i pyta, czy to prawda, że ja rzeczywiście jestem dyrygentem. Mówię, tak, a w czym mogę pomóc? Na to on odpowiada, że on poszukuje promotora, który przyjąłby go na doktorat, ponieważ on ma pomysł o tym i ma w zasadzie w głowie gotowy doktorat i pracę taką, a w zasadzie książkę, on nie wie, czy to zostanie uznane. W każdym razie on ma pomysł na to, że mógłby napisać, w jaki sposób można zarządzać orkiestrą symfoniczną, używając narzędzi coachingowych. I tak powstała praca doktorska, która została w listopadzie zeszłego roku, a w zasadzie 2018 roku obroniona. Obroniona na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a autorem tej pracy jest dyrektor szkoły muzycznej w Mielcu, pan Ryszard Kusek, pan doktor Kusek, który właśnie opisał na podstawie dzieła Karla Dietersa von Dietersdorfa, oczywiście śląskiego kompozytora. To jest taka moja miłość. Myślę, że radiosłuchacze wiedzą też o tym, że jeśli cokolwiek się dzieje w muzyce, no to głównie muzyka śląska i Piotr Baron to jak gdyby to jedno małżeństwo. I napisał pan doktor o tym, że można wykorzystywać narzędzia coachingowe w pracy z orkiestrą symfoniczną. I na ten temat jest właśnie cała ta bardzo, bardzo gruba praca z przykładami muzycznymi, ale także z bardzo konkretnymi przykładami konkretnych narzędzi coachingowych. No właśnie, ja wiem, że to jest trudno teraz o to zapytać, ale o jakieś takie konkretne narzędzie chciałam zapytać coachingowe, które na przykład pan wykorzystuje w pracy ze studentami? To ja może jednak odwrócę trochę pytanie, ale i przerzucę tę odpowiedzialność jednak na mojego byłego już doktoranta, bowiem taką ciekawostką jest to, że któregoś dnia pan Ryszard Kusek, pan dyrektor, przyniósł na próbę orkiestry symfonicznej, której jest dyrygentem, przyniósł żurawinę. Rozdał każdemu z muzyków po jednym owocu tejże żurawiny. Potem poprosił ich, aby zechcieli spożyć tę żurawinę, zadając im zadanie, aby spożywali ją i delektowali się tym smakiem, spożywali ją jak najdłużej. A potem porozmawiali na temat doznań smakowych tejże żurawiny. Oczywiście ktoś może zapytać, ale o co chodzi w tym? Jaki to jest związek z muzyką? Co kształci to ćwiczenie? To ćwiczenie kształci uważność. Bowiem muzyk grający w orkiestrze jest muzykiem, który jest muzykiem uważnym i od niego potrzebne są oczywiście kompetencje twarde, czyli umiejętność grania na skrzypcach, na altówce, wiolonczeli, kontrabasie i wszystkich innych instrumentach, które akurat wykorzystuje się podczas wykonania jakiegoś utworu muzycznego. Ale tajemnicą, która daje piękne dzieło, jakim jest dzieło symfoniczne, jest współdziałanie, synergia, wspólne wykonanie. Nie tylko w tym samym czasie, nie tylko żeby równo zacząć i równo skończyć, ale także żeby być uważnym na to, co dyrygent akurat pokazuje, jaką ma koncepcję wykonawczą, ale także być uważnym na to, co się dzieje obok muzyka w orkiestrze. I stosując takie ćwiczenia oraz paręnaście innych ćwiczeń, pan dyrektor Kusek uzasadnił i udowodnił również to, że znacznie poprawiła się koncentracja w orkiestrze. Ja na przykład stosuję przed egzaminami z historii muzyki. O, drodzy studenci. Drodzy studenci, ja nie wiem dlaczego, ale studenci boją się tego egzaminu z historii muzyki. Nie rozumiem dlaczego. W każdym razie potem starają się w sposób taki bardzo radosny, lekko złośliwy, ale dla mnie radosny, odwdzięczać mi się po tym wszystkim, robiąc różne takie memy z takim wyciągniętym palcem pod tytułem co ty wiesz o Elsnerze i tak dalej, i tak dalej. Ja stosuję czasami techniki relaksacyjne. Ale przed egzaminem? Dosłownie przed egzaminem, 15 minut przed egzaminem stosuję techniki relaksacyjne, które pomagają. Oczywiście pomagają pod jednym warunkiem. Jeśli ktoś się przygotował. Jeśli ktoś się przygotował. Bowiem oczywiście rzeczy niemożliwe załatwią od razu, ale papierów na cuda nie mam. Więc jeśli ktoś nie nauczył się i nie przeczytał ani raz tych notatek, pomimo tego, że mają udostępnione te notatki i rzeczywiście tych materiałów jest bardzo dużo, ale jeśli ktoś się uczył, a jedyną przeszkodą jest strach, jest trema, jest jakaś sytuacja zapamiętana jeszcze z dawniejszego życia, czyli ze swojej historii, że
ten egzamin jest trudny, bo on musi być trudny, to ja stosuję techniki relaksacyjne, które uspokajają studentów i jak patrząc statystycznie, zdawalność tego egzaminu wzrasta znacznie. Wzrasta znacznie. No to ciekawe, czy to właśnie jest zasługa tych różnych relaksacyjnych metod, chyba że po egzaminie wydawało mi się, że studenci się relaksują. Ja w tym nie biorę udziału. Studenci mają swoje własne metody na relaksowanie się i myślę, że jest za wczesna godzina, aby o tym mówić, w jaki sposób studenci się relaksują po egzaminie, pani redaktor. Na pewno muzykują na jakimś dobrym jam session, tak podejrzewam. I przed nami też kolejna kompozycja, znana, skoverowana przez Herbiego Hancocka, Imagine. Zdecydowanie słychać, że projekt Imagine został nagrany na całym świecie i to jest chyba najpiękniejsze, że słychać tam różne smaczki takie regionalne i to jest też najcudowniejsze w muzyce, że słuchać taką prawdę. I w tym projekcie zdecydowanie ta prawda jest. A u mnie profesor, pan Piotr Baron. I ja skorzystam też z tego, że pan jest dziekanem na Wydziale Jazzu na kierunku muzyka rozrywkowa tutaj u nas w NYSie. I zadam panu takie pytanie, jak zdefiniować dobre granie? Rozpoczynamy rok, jesteśmy w audycji Dobre Granie Ekstra. I cóż, będę się uczyć od lepszych. Jak zdefiniować teraz tak naukowo i radiowo dobre granie? Pani redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna i odpowiedzi nie można udzielić jednym słowem, ani też jednym zdaniem. Ale po części udzieliła pani sama odpowiedzi. To jest granie, które jest graniem prawdziwym. To jest to granie, które jest graniem zaangażowanym. Ja pozwolę sobie przypomnieć i przywołać pamięć nieżyjącego Zbyszka Wodeckiego na jednym z jego ostatnich koncertów tutaj w Opolu, kiedy spotkaliśmy się przed koncertem, chwilę porozmawialiśmy, omawiając jakieś tam nasze wspólne występy, które miały nastąpić parę dni później. Zbyszek wychodzi na scenę i mówi, no rozmawiałem tutaj z kolegą poza sceną, no i tak za naszych czasów, to były czasy, kiedy byliśmy młodsi, no bo trzeba było umieć śpiewać. No i myślę, że to jest też kwintesencja. To jest dobre granie, to jest takie granie, w którym ja jako wykonawca wkładam całą moją wiedzę i całą moją umiejętność w to, co robię, ale do tego dodaję również moje zaangażowanie. Też zero-jedynkowo, stuprocentowe zaangażowanie. Co przekłada się znowu także na mój język. I w zależności od tego, jak nazywam mój występ, bo ja mogę zagrać występ, mogę zagrać koncert, albo mogę pojechać zagrać hałturę. Przepraszam, radiosłuchacze, jeśli kogoś obraziłem. I jeśli nadaję temu koncertowi status hałtury, to wówczas nie angażuję się, bo i też nie wkładam całej mojej wiedzy i całych moich umiejętności. Czyli to jest kwestia po prostu naszego podejścia. Tak. Do jakiegoś występu. Ależ oczywiście, muzyk, który występuje na scenie, muzyk, który wchodzi na scenę, staje się gospodarzem spotkania, gospodarzem wieczoru i ten muzyk proponuje swoim słuchaczom zabranie ich w jakąś podróż muzyczną, podróż nie wiem, czy po muzyce wyłącznie, jeśli to jest muzyka instrumentalna, może w podróż po tekstach i muzyce w połączeniu, prawda, w muzyce wokalno-instrumentalnej, ale zabiera w podróż i daje też tym słuchaczom jakąś propozycję. I teraz w zależności od muzyka, czyli ode mnie jako występującego, jeśli dam tym moim słuchaczom, którzy przyszli na mój koncert i teraz nie ma znaczenia, czy jest to koncert, gdzie w pierwszym rzędzie siedzi pan prezydent czy pan premier, zawsze ubolewam nad tym, bo oni muszą siedzieć w pierwszym rzędzie, a tam słychać jak najgorzej, czy też gram na przysłowiowym weselu czy jakiejś zabawie, czymże to się różni? Niechże ci ludzie, którzy bawią się na jakimś weselu, również mają dostęp do bardzo zaangażowanej muzyki i bardzo dobrej muzyki. A co z repertuarem? Bo kwestię podejścia mamy już wyjaśnioną. A co z repertuarem? Który repertuar to jest ten dobry repertuar? Ja wiem, że to jest bardzo szerokie i trudne pytanie tak naprawdę, ale pytam pana jako profesora. Pani redaktor, czuję to podejście, czuję to, żebym, tę zachętę do tego, żebym wypowiedział się w pewnej kwestii, o której rozmawialiśmy poza anteną. Dobry repertuar to jest ten repertuar, który
rzeczywiście przynosi słuchaczowi korzyści, który potrafi temu słuchaczowi pomóc w tym, aby ten słuchacz się ubogacił. Oczywiście także zrelaksował, ucieszył. Oczywiście to się zmienia również na przestrzeni czasów, bo dzisiaj na przykład słuchamy walców Strausa, siedząc w filharmonii, będąc elegancko ubranym, gdzie muzycy filharmonii we frakach, pan dyrygent we fraku, prawda, i wszyscy bardzo elegancko słuchają walców Strausa. A przywołam tutaj tylko list Fryderyka Chopina, w którym to Fryderyk Chopin z wielkim oburzeniem opisuje, cóż to się w tym Wiedniu wyprawia, w tej stolicy muzyki. Oni tam jakieś walcerki grają, a ten, który stoi przed nimi, bywa nazywany kapelmajstrem, czyli kapelmistrzem, czyli dyrygentem. To się zmienia, ale myślę, że polska muzyka estradowa, czyli istnieje tak bogata paleta polskiej muzyki estradowej, że przywołam tutaj, no nie mogę nie przywołać Zbyszka Wodeckiego, ale także przywołam twórczość na przykład Katarzyny Gertner, czy bardzo wielu innych kompozytorów, o których dzisiaj może zapominamy, a niesłusznie zapominamy, a twórczość tychże osób może nas zaprowadzić i może nas także kształcić. Może nas kształcić. Ja znowu, gdybym dzisiaj zaproponował wielu muzykom i zrobił im dyktando muzyczne, no w szkołach muzycznych na kształceniu słuchu robi się coś takiego jak dyktanda muzyczne i zagrałbym utwór na przykład Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Mhm. Myślę, że nie jeden profesjonalny muzyk miałby problem, żeby to dyktando muzyczne zapisać. No bo to są też dobrze skomponowane utwory, które nie zawierają do końca takich bardzo banalnych, prostych linii melodycznych, podejrzewam, ale dzięki temu też one są piękne i one, wydaje mi się, że też dobra piosenka jest taka, to jest moje podejście, że ona, jeśli tylko posłuchamy samej linii melodycznej, ona jest po prostu śpiewna. Ona sama w sobie w tej najbardziej ascetycznej formie brzmi dobrze. I to jest... Oczywiście, że tak jest. I ona jest. Się sama obroni. No cóż... Panie profesorze, pan, jakoś nie wiem, czy pan zerknął na moją setlistę, ale wywołał pan Zbyszka Wodeckiego i ja go w tym momencie umieściłam, Zbyszka Wodeckiego, i chciałam przy tej okazji też podziękować panu za spotkanie. To zaszczyt dla mnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy razem porozmawiać. To zaszczyt dla mnie, że zechciała mnie pani zaprosić do takiego programu. Bardzo mi miło, bardzo się też cieszę, że mogłam tutaj się podzielić z słuchaczami taką osobowością z naszego regionu, bo to też trzeba podkreślić, że jest tutaj pan od nas, tutaj ze Śląska, i my bardzo się cieszymy, że mamy tutaj takich wspaniałych ludzi. No to cóż, przywołaliśmy Śląsk, lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniew Wodecki na koniec, bo my bardzo lubimy i cenimy dom i rodzinę, prawda, panie bardzo, Piotrze? Bardzo no. Tak cenimy i bardzo dziękuję też za ten prezent muzyczny. No to cóż, Żaneta Plotnik, dziękuję państwu pięknie, Maciek Dudek program zrealizował, do usłyszenia za tydzień. Dobre granie ekstra.